Cześć, witam na kanale info Prawa. cukinia, jedno z moich ulubionych warzyw. Teraz jest idealny czas na siewy. No, miałem tak siedzieć za 4-5 dni, ale już nie umiałem się powstrzymać, no i wysiałem. W tym filmiku, jak i kiedy siać cukinie, wszystkie potrzebne informacje posłuchajcie. No i wszystkie informacje o uprawie cukinii i 63 innych warzyw są dostępne w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Ponad 20 tysięcy zakupionych egzemplarzy. Bardzo dobre opinie. A planer warzywnika moja druga książka kompleksowo miesiąc po miesiącu objaśniająca uprawę warzyw. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są dobre promocje na zestawy. No i cukinia. Bardzo lubię ją uprawiać, uprawa zwykle mi bardzo dobrze wychodzi. Jednak tu nie chodzi tylko o to, że no sobie ją sadzę i jest wszystko dobrze. To znaczy, może tak być, ale w uprawie cukinii są różne czynniki wpływające na ostateczny plon. Im lepiej o cukinię zadbamy, tym zwiększamy prawdopodobieństwo udanej uprawy. Tak jest zresztą z innymi warzywami również, ale warzywa dniowate i psiankowate są warzywami, co do których ja przykładam sporą wagę już od wysiewu. Ja preferuję uprawę z rozsady. Według mnie jest to najlepsza uprawa. Celuję w sadzenie gotowej rozsady w okolicy połowy maja, więc siewy teraz są zasadne, bo produkcja rozsady trwa około miesiąc. Polecany przeze mnie termin wysiewu cukinii na rozsadę to kwiecień, ale ja preferuję właśnie tak bardziej mniej więcej połowę kwietnia. Teraz tutaj tylko wspomnę o wysiewie wprost do gruntu, bo w maju lub w czerwcu będzie można wysiewać nasiona wprost do gruntu, choć właśnie ja Wam bardziej polecam rozsadę. Jeśli oglądacie ten filmik w maju, to też siejcie na rozsadę. Nawet w lipcu można siać, no ale to już wtedy jest późny termin, bardzo późny i są małe szanse powodzenia. Więc kwiecień, maj najlepiej. Czerwiec tak nawet. Nawet a jest to już kiepsko. Do rozsady można użyć podłoże do wysiewu jest to bardzo dobry pomysł. Ja natomiast użyłem podłoże warzywne aura i to nie jest reklama płatna nie mam współpracy z żadną firmą no ale tak właśnie do cukini, kabaczka, dyni, patisona, ogórka będę używał tego podłoża, a do innych właśnie to podłoże do wysiewu. Można też nawet użyć do, do tych warzyw dyniowatych podłoże uniwersalne. No ale dobre podłoże przy produkcji rozsady jest bardzo ważne. Tutaj siew od razu do docelowego pojemnika, bez żadnego przenoszenia, bo cukinia nie lubi jak jej się uszkodzi korzeń, więc polecam właśnie siew po jednym nasionku do pojemnika 300-500 ml. Ja preferuję doniczki pół litra, można wysiać też po dwa, trzy nasionka do ziemi, do tego jednego pojemnika i później pozbyć się słabszych roślinek ucinając je przy ziemi. U mnie wschody cukini są zwykle bardzo dobre, są tak do 10 dni, ale można moczyć lub podkiełkować nasiona i później wsadzić je do ziemi. No wtedy wschody powinny być jeszcze szybsze. No ale ja po prostu sieję sobie takie nasiona bez moczenia, bez podkiełkowania i będzie dobrze. Ważne tutaj, żeby nie doprowadzić do przesuszenia podłoża. No i też rozsadę podlewamy tak, aby gleba była wilgotna, ale nie bardzo mokra. U mnie cukinia będzie uprawiana bez osłon, tak najbardziej preferuję. Ostrożnie będę sadził rozsadę, aby nie uszkodzić korzenia, bo to jest bardzo ważne. A oprócz uprawy w gruncie, można uprawiać też cukinie w donicach, tak optymalnie 25-30 litrów jedną sztukę, ale lepsze plony będą w gruncie. Rozstaw dla siewów prosto do gruntu lub późniejszego sadzenia co 60-80 cm w rzędzie, co 80-100 cm między rzędami. Ja później będę hartował rozsadę wystawiając ją na zewnątrz, gdy będzie w miarę ciepło. Też o tym wszystkim będę później mówił. Rozsada będzie u mnie w tunelu foliowym od początku. Uważam, że produkcja rozsady pod osłonami jest bardzo dobrym pomysłem. Teraz produkuję rozsadę w tunelu ogrzewanym, ale wcześniej produkowałem rozsadę w tunelu nieogrzewanym. Wtedy preferuję tak właśnie, żeby do momentu wschodów rozsada była w domu i jak już mają być wschody, to wtedy no zaraz ją przynosimy do tunelu. Wtedy będą szybsze wschody, bo jakby rozsada miała być w tunelu foliowym lub szkladni nieogrzewanej, to te wschody by dłużej trwały. No i jeszcze jedna informacja, jak ma być zimno w nocy, to przykrywałem agrowłókniną białą moją całą konstrukcję. Gleba żyzna, próchnicza o pH 6 do 7. Warto sobie już teraz rozrzucić na poletko obornik granulowany i zmieszać ten obornik z ziemią. Ja przynajmniej tak zwykle robię. Można też przygotować punktowo dołek pod roślinę, kopiąc dół, wsypując na przykład kompostu, podłoża do warzyw, no i dając tak około dwie garści obornika granulowanego. Też punktowe przygotowanie można zrobić bezpośrednio przed sadzeniem. No a jeśli byście chcieli dać obornik zwykły, to uprawa cukinii w pierwszym roku po oborniku. Przykładowe choroby i szkodniki. Mączniak, przędziorek. Rośliny są narażone też choćby na ślimaki. Ślimaki je bardzo lubią. Dobre sąsiedztwo. Cebula, kukurydza, słonecznik. A reszta sąsiedztwa to po prostu jest neutralne, więc w zasadzie cukinię można sadzić obok wszystkich warzyw. Oczywiście uwzględniając rozstaw, bo rozstaw też jest bardzo ważny. A jeszcze jedno. W tym roku będę miał trzy sprawdzone odmiany. Jest to astrapolka, Atenapolka i Nefertiti. No i to tyle jeśli chodzi o siewy i późniejszą uprawę. Później jeszcze będą różne ważne informacje, jak zapylanie, informacje o moczniaku prawdziwym, który często niestety atakuje cukinie, dlaczego cukinia nie owocuje, co robić gdy krzaki kiepsko wyglądają. No ale teraz wystarczy tych informacji. Dziękuję wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.